life, a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. Was w ostatniej już części z Mercedes Arctrosa. Auto mamy skończone, przygotowane do oddania. Nie bez powodu znajdujemy się tutaj w lesie. Takie auto, taki kolor, to wiadomo, że trzeba przyjechać do lasu. Robimy tu też fajnych parę zdjęć. Mam nadzieję, że fajnych. A ja zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jak się prezentuje cały ukończony kamper. Zaraz jeszcze też ojciec dojedzie hamerem. Porobimy fajne jakieś zdjęcia. Ale tutaj to nie vlog o hamerze, tylko o Mercedesie. Zobaczcie, przejdziemy sobie tak dookoła i tak o, owiewka jest przerobiona z Mercedesa Arctrosa. Owiewka została skrócona, docięta i tak się prezentuje. Co tutaj dalej? Snowker jest z Mercedesa Unimoga. Oczywiście on był dużo mniejszy, żeśmy go powiększyli, zamontowali i tak się prezentuje. Markiza z tej strony, oczywiście lusterka, nie lusterka. Tutaj, żeby zamontować Snowker, to musieliśmy przerobić uchwyt lusterka, bo inaczej by się drzwi nie otwierały, a tak to bez problemu się otwierają. Zobaczcie może sami, jak się teraz otwierają. Cyk i zamykają. Także to jest już zrobione. Do tego mamy, jak mówiłem, markizę. Markiza jest otwierana elektrycznie, ale też można ją ręcznie otworzyć. Na górze panele słoneczne, zamontowane 3 sztuki, 3 duże panele. Tutaj mamy taką kratownicę, oryginalnie tutaj było okno. Mamy tutaj kratownicę, która będzie służyła do suszenia ubrań. Tutaj haczyki i będzie służyła do suszenia ubrań. Mamy też zamontowaną od spodu butlę z gazem. Co tutaj widać, czerwona butla od spodu jest zamontowana. Można też szybko się do niej dostać, ponieważ antyrower jest tak zrobiony, że podkręcamy tutaj jedną śrubkę na imbus, tutaj tą drugą i tutaj trzecią ściągamy ten panel cały i mamy tutaj miejsce do tych wszystkich zaworów i tak dalej. Tutaj też dodatkowo zrobiliśmy stopień, czyli też antyrower został przerobiony. Zobaczcie, czekajcie, otworzę to, pokażę, jak to wygląda. Tutaj otwieramy sobie uchwyt. Cyk. Podnosimy delikatnie do góry. O, jest stopień. Otwieramy sobie drzwi. I tak się prezentuje. Zobaczcie, także mogą mi starsi ludzie tutaj wchodzić. Nie trzeba robić takiego wielkiego kroka, tylko możemy sobie swobodnie tutaj stanąć i bez problemu wejść. Także zaraz do środka dojdziemy, pokażę wam jak, co z środkiem, ale to za chwilę dojdziemy do niego. Także też, jak mówię, stopień mamy zrobiony, żeby łatwiej było wchodzić. Przejdźmy sobie na spokojnie do tyłu. I na tyle tak. Lampy oczywiście LED-owe, zmienione. Cały tył został zmieniony. Oryginalnie to wszystko jest zabudowane, a my to przerobiliśmy po prostu tak, żeby lampy były schowane, żeby jak gdzieś się tam wjedzie czy coś, to żeby się nie tłukły po prostu. Wszystko oczywiście czarny Raptor. Oprócz tego tutaj jest blacha ryflowana dana, żeby to wyglądało fajnie. Koło zapasowe standardowo na tylnych drzwiach. To bardziej wizualnie, żeby to fajnie wyglądało. Oryginalnie jest pod spodem. 2 tylne szyby zamontowane w drzwiach. Tutaj jeszcze będzie skrzynka. Skrzynka, jakieś tam drewienko, siekierę i tak dalej. Wszystkie mocowania są zrobione.
Tutaj oczywiście są takie blaszki, przykręcamy i się wszystko ładnie trzyma. Otworzymy sobie może drzwi. Pokażę Wam w środku, jak to się będzie prezentowało. Czekajcie. Ciach. Drzwi otwieramy. Zobaczcie może... Oj, pod słońce jest. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Wszystko jest wygłuszone, zapiankowane, ocieplone. Tak, żeby już mógł sobie tam stolarz to wszystko składać, bo ja środka nie robię, bo to już kwestia indywidualna. O, kwestia indywidualna, kto co chce w środku. Zobaczcie, wszystko jest zapiankowane, panorama wstawiona w dach. Tutaj jest wentylator i jak mówię, wszystko jest zapiankowane, tam jest z przodu zrobiona półka. Może podejdziemy. Z przodu jest zrobiona półka na szafeczkę. To wszystko już jest wzmocnione. Profile w epoksydzie i tak dalej. To już jest gotowe do zabudowania. Tutaj okno jedno wstawione. Tutaj drugie okno wstawione. I tutaj mamy całą szoferkę, że tak powiem, ubraną. Czyli mamy cały kokpit, wszystko ubrane. Może zastanawiacie się, dlaczego tak brzydko wygląda to siedzenie, bo to siedzenie jest na sztukę włożone, to nawet nie jest tego auta, dlatego że dwa siedzenia zostały jeszcze zawiezione do tapicera i oprócz tego jeszcze są dorabiane podłokietniki do siedzeń, tak żeby to dobrze wyglądało i praktyczne, żeby było. Oczywiście muszą być podłokietniki. No, ale szoferka już jest zmontowana cała, także tylko zamontować dwa siedzenia i wszystko. Może jeszcze gdzieś tam na... jak przyjdą siedzenia, to jeszcze może gdzieś tam na short się pokażę, jak wygląda z siedzeniami. Tutaj wentylator. Jak mówię, zobaczcie. Cały. Oczywiście on jest elektryczny. Teraz sobie podnosimy cały. Wejdę też na dach, to Wam pokażę. Teraz jest podniesiony. Elektryczny i mechaniczny jest. Mocowanie tutaj jest pod klimatyzację. To już jest gotowe. Wystarczy tylko klimatyzację skręcić. Tutaj mamy przyspawane takie nakrętki. I tam idzie pod spód. O, tutaj może są. Tak, pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy dwa takie te. To ogólnie cztery mają być. Tak na szybko pokażę, o co chodzi. Tam przychodzi przez... tu mamy pręt gwintowany. Tam będzie przychodziło przez klimatyzację. Tutaj tak, w dziurkę. I klimatyzacja się będzie trzymała. Na takich czterech. Będzie na takich czterech prętach gwintowanych. Twardych, to są chyba 8-8 albo twardość, albo 10-8, już nie pamiętam, ale to nie są mięciutkie, te 5-8, tylko twarde. Skrzynki na wodę, zbiorniki na wodę, zobaczcie. Czekajcie, może pójdę z tamtej strony i Wam pokażę. Zbiorniki na wodę, czyli tutaj mamy jeden zbiornik ze skrzynką, tutaj mamy drugi, dwa zbiorniki po 80 litrów są. Tutaj w tym miejscu będzie całe przyłącze, dlatego tu jest taka szczelina, czyli też będzie pompka i tak dalej. Zbiornik na maksa ma być przesunięty w tą stronę. Tutaj nic nie będzie i tutaj mamy jeszcze takie uchwyty. Czekajcie, może też wezmę prętę. Są przyspawane takie uchwyty. O, czekajcie, pokażę. Takie uchwyty, to nie jest te uchwyty. Pręt nie jest do tego. Tutaj wkręcamy. Nie wiem, czy widać. Mamy takie cztery. Wkręcamy. I tutaj na płaskownik, żeby przytrzymywał tą skrzyneczkę. I tak samo jest z tej strony. Czyli mamy takie
Tutaj mam cztery uchwyty, tu mam cztery uchwyty, żeby te po prostu zbiorniki nie latały. Przyspawane. Ta skrzyneczka służy do nie wiem w zasadzie do czego, no na jakąś na jakieś właśnie jak pręty czy tam nie. Pewnie ktoś do kiedyś sobie do czegoś ją wykorzysta, to skrzyneczka jest po prostu do niczego. Te dwie są na wodę, czystą wodę. Te dwie są, ta jest do jakiś schowek po prostu. Schowek, ona też jest przedłużona tam, co widzicie. Aż pod samo nadkole ona jest tam przedłużona. I to jest po prostu taki schowek. Zbiornik na szarą wodę mamy tutaj. Na niego też miejsce oczywiście zrobiliśmy. Tu jest zbiornik. Przyjdziemy, pokażę wam, gdzie jest jego miejsce. Nie mocowaliśmy go po prostu. Przejdźmy sobie. I tak, i zbiornik na szarą wodę znajduje się tutaj między dom drabinką a tutaj tłumnikiem. Czekajcie, wejdę tutaj od spodu. Zobaczcie, kurczę, ciężko tak będzie z gimbala. No ale tutaj mamy jeden pręt, tam dalej jest drugi pręt, trzeci i czwarty. I tutaj jest mocowany zbiornik od szarej wody, po prostu żeby można było szybko sobie spuścić wodę. I tak to wygląda. Nie wiem jak to pokazać, poczekajcie, może obrócę jakoś gimbala, to pokażę jak to wygląda. O, zobaczcie, tutaj przerobiliśmy. Wstawione są te pręty. To jest ten jeden pręt, tutaj nie szkodzi, że on jest zakonserwowany, to tutaj w ogóle nie szkodzi. Sobie zrobiliśmy poprzeczkę, oczywiście wszystko jest zakonserwowane, najpierw w epoksydzie i tak dalej. I tutaj jest ten drugi pręt i tu będzie szara woda, zobaczcie. Przy okazji, jak jest to wszystko zakonserwowane, patrzcie, cały spód, wszystko wyspawane. O. Oczywiście epoksyd, baranek i konserwacja, tak żeby to posłużyło naprawdę kilka ładnych lat i nie gniło. Może w międzyczasie pokażę wam tutaj butlę. Mamy butlę na gaz, też jest zrobiona takie obejmy, co widać od spodu. Obejmy i tutaj mamy butlę z gazem. Przejdźmy tutaj, zobaczcie jak to jest wszystko zakonserwowane. Tutaj na podłogę to nie ma co patrzeć, bo to podłoga jest drewniana. Pewnie i tak ktoś sobie ją powinien, mam nadzieję, że ktoś sobie ją ociepli, bo to fajnie by było ocieplić tą podłogę. No ale tak, zobaczcie jak jest wszystko zakonserwowane w ramie. Tak się prezentuje spód. Dobra, wyjdźmy, pokażę wam na zewnątrz. No i zewnątrz, drabinka jest zamocowana. Oczywiście można ją ściągnąć, nie trzeba z nią jeździć, to jest żaden problem. Podkręcamy tutaj wszystkie te śrubki, klucz 13, odkręcamy te wszystkie nakrętki i ściągamy, czy do przeglądu, czy cokolwiek, jak komuś nie pasuje i tak dalej. Oczywiście drabinkę wyprofilowaliśmy. Zobaczcie jak wygląda. To nie jest prosta drabinka, tylko wyprofilowana. O. Na górze rączka od niej. Zaraz sobie wejdziemy na dach. Tutaj z rury kanalizacyjnej, można powiedzieć, że to rura jest zrobiona, taki schowek na wędki. Oczywiście tu sobie można później coś dokładać. Wkładamy tylko takie gwintowane prostokąciki. I sobie przykręcamy na jednym czy na drugim profilu co trzeba komu. Solary 3 sztuki na górze, to już mówiłem, wszędzie obrysówki LEDowe, tak samo i na dole wszystko LED, antyrowery, felgi też polakierowane, nowe chlapacze, zobaczcie, nowe chlapacze, oczywiście nadkola wszystko zakonserwowane. Przejdźmy tutaj sobie do przodu. Tapicerki wszystko pod słońce. Tapicerki wszystko mamy poskładane. Tak się prezentuje ta deska. Tutaj instalacja zostaje, bo to oczywiście do zabudowania. Może ktoś sobie coś będzie potrzebował przyszłościowo.
tak się prezentuje cały kamper. Lampy do jazdy dziennej są też założone na zderzaku. Dodatkowo 4 sztuki halogenów. To oczywiście one też nie są podłączone, można sobie tam na desce zrobić przycisk. Kable są wyprowadzone, gdzie się komu tam będzie podobało. Wejdźmy może sobie na dach. Pokażę Wam, jak wygląda cały dach. Co do drabinki, zobaczcie, jeszcze daliśmy oprócz tego blachę ryflowaną. Ona jest przynitowana. I w planach może kiedyś ktoś sobie da takim piaskiem jeszcze, czyli to już nie Raptor, a Cobra. Cobra z takim piaskiem, wtedy by było to antypoślizgowe. Wejdźmy sobie może tutaj na górę po drabince. Uchwyt jest, z czego ja to wziąłem uchwyt? Kurczę, chyba z jakiegoś autobusu. Tak, z autobusu, bo to jest duży. Taki miał bardzo podobny jelcz, ale to jest krótszy miał, to jest dłuższy. I tak, zobaczcie, jak wyglądają solary. To już brudne solary. Tutaj mamy, teraz jest właśnie podniesiony. Podniosłem go wcześniej. Tu jest ten wentylator. Cały zamontowany, nic nie kapie, wszystko porządnie zrobione, żeby gdzieś tam nie przeciekało czy coś. Jeden solar, ten solar się podnosi 30 stopni. Pokazywałem to chyba w jakimś vlogu. Do góry można go podnosić. Tu mamy dwa pełne solary. I co najważniejsze, no dla mnie, panorama. Zobaczcie, jak wygląda panorama. Coś pięknego. Nad łóżkiem. Fajnie. Tak się prezentuje. Dobra, schodzimy na dół. Zjedziemy na dół sobie. No i tak się w całości właśnie prezentuje nasze Vario. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się naprawdę podoba ten projekt. Na pewno jest tak, że jak im jadę, to wszyscy się obracają. Może ze względu na kolor, bo kolor to teraz w tych czasach, to wiecie, jak to jest. No ale wydaje mi się, że to się robi swoją robotę. Jest duży, dach podniesiony 30 cm do góry. Wydaje mi się, że to naprawdę fajnie wygląda. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym Mercedesie. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Jeszcze może tak szybko przejdę tutaj do tyłu. Zobaczcie, jak to fajnie będzie można zaadoptować sobie, czyli zrobić tutaj łóżko, nie wiem, przykładowo, nie wiem, 1,60 m na 2 m. I zobaczcie, rano się ktoś budzi, fajnie, panorama. Zobaczcie, jak teraz stanąłem pod drzewem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście szyba jest brudna, zobaczcie. Drzewo. I tutaj też może będzie miał ktoś dostęp do zbiorników. Oczywiście tu cały można sobie zaadoptować tył i tak dalej. Czy wysokie łóżko sobie zrobić, to już kwestia gustu. Także myślę, że naprawdę to ciekawie można urządzić sobie w środku. Dobra, ja zamykam te drzwi. No, Mercedes robi wrażenie. Kto nie przejdzie, ten ogląda się i obraca się. Tam na przykład idą ludzie i cały czas ktoś się obraca za tym Mercedesem. No ale to nie wiem, czy to ze względu na kolor w dzisiejszych czasach, bo wiecie, jak to bywa. Zobaczcie jeszcze tutaj. Przejdźmy sobie na tył. Zobaczcie, tu mamy te zbiorniki, które są zamontowane. Znaczy skrzynki, a w nich są te plastikowe zbiorniki. Oczywiście to jest wszystko w Raptorze. O, tu mamy te 3 skrzynki. Oprócz tego jeszcze są 2 takie poprzeczki. Zobaczcie. One tu są na jedną śrubę, tam jest na drugą. Tam wystaje jedna i druga. To jest tak, żeby zbiorniki sobie spokojnie na tym leżały. One są te przykręcone do ramy. I te zbiorniki sobie tak
ładnie sobie na tym leżą. Oczywiście oprócz jeszcze na górze są przykręcone na wkręty do płyty, a tutaj sobie spokojnie leżą na takim profilu. O, gdy jeszcze mam chwilę, to o, jestem, to zobaczcie, most tylny, jak wygląda. Tak się to prezentuje. Chlapacze, to mówiłem, nowe. O. O. Lampy LEDowe. Ładne. To też LED. LED. Tak to wszystko wygląda. Jeżeli podobał Wam się taki vlog, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym Mercedesie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Ja Wam wrzucam teraz przebitki i oczywiście odmeldowuję. Widzimy się w kolejnych vlogach.